Tutaj na rogu był fotograf. To był dobry fotograf. Robił zdjęcia urzędnikom i tej pani w śmiesznym kapeluszu. Sąsiadowi z naprzeciwka. Robił zdjęcia tym pyzatym bliźniakom, których nigdy nie rozróżniał. Z tego żył. W soczewce jego aparatu odbijało się życie. Życie miasta i ludzi. Umiał zatrzymać czas. Czas, którego już nie ma. Był zawsze tam, gdzie powinien być. Gdy wybudowano mur, on dalej tam był. Ludzie znowu przychodzili. Tylko twarze były inne. Czy wy o tym wiedzieliście? Byli fałszerzami. Łamali prawo, czy ratowali ludzi? Działali w Szwajcarii. Umarli w zapomnieniu. Wystawiali paszporty dla obywateli Polski, Holandii, Węgier i Niemiec. Ratowali Żydów. Zdobywali paszporty Paragwaju, Urugwaju, Boliwii i Haiti. Wystawili około 10 tysięcy paszportów. Uratowali ponad 4 tysiące osób. Tylko jeden sprawiedliwy. Sprawiedliwy wśród narodów świata. Dlaczego tylko jeden? Zobacz, znowu ich prowadzą. Cała ulica. Stara Goldbergowa nawet wazon zabrała, wariatka. I Gutman też idzie. Patrz, Weintraub, ten adwokat z naprzeciwka. Taki ziomko, on się w najlepszy garnitur wystroił. Ale się rozpychają. Odejdźcie od okna. Patrz, przywrócili Szlomo. Ruszcie się tu i pomóżcie. Cała walizka jeszcze została. Mam okno na tamtą stronę, bezczelne żydowskie okno. Manuela. Pod wieczór szaroliliowy składają gałęzie pokłon i patrzą się drzewa aryjskie w to moje żydowskie okno. A mnie w oknie stanąć nie wolno! Bardzo to słuszny przepis. Żydowskie robaki, krety, powinni i muszą być jej. Spójrzcie! Patrzcie, idą! Ślepi! Niech siedzą w barłogach i norach w robotę z utkwionym okiem. I wara im od patrzenia. I wam wara od żydowskiego okna. A ja, kiedy noc zapada, by wszystko wyrównać i zatrzeć, dopadam do okna w ciemności i patrzę. Żarłocznie patrzę i kradnę zgaszoną Warszawę. Spójrzcie na to miasto. Szumy i gwizdy dalekie. Zarysy domów i ulic. Kikuty wieżyc kalekie. Wbijają się oczy żarłocznie, jak ostrza w pierś nocy utkwione. Warszawski wieczór milczący, w miasto nezaciemnione. Wnet, fortepiany w mieście, podnoszą milczące wieka. Podnoszą się same, na rozkaz. Ciężkie, smutne, zmęczone. I płynie ze 100 fortepianów w noc Chopinowski polonez. Wzywają mnie klafikordy w mękę nabrzmiałej ciszy. Płyną nad miastem akordy spod trupiu białych klawiszy. A ja, kiedy mam dosyć zapasu na jutro, a może i więcej, żegnam milczące miasto. Magicznie podnoszę ręce, zamykam oczy i szepcę. Odezwij się! Czekam! Powiedziałam cisza. Czego nie rozumiecie? Chcecie, żeby i po was przyszli? Mm-hmm.
nie wytrzymam! I jeszcze ten zapach sardynek. Zostało mi jeszcze kilka taktów. Dlaczego mnie nie słuchacie? Przecież ty nic nie wiesz. Nic nie widziałaś. Ja nie wiem? Czego nie wiem? Oczywiście, że nie wiesz. Nie wiesz o ludziach umierających na ulicy. O dzieciach z brzuchami spuchniętymi z głodu i z wnętrznościami trawionymi przez robactwo. Nie wiesz o obłąkanych matkach, które oddają swoje dzieci przez to okno. Za nic w końcu! O niedołężnych starcach i niemowlakach wyrzucanych przez okno. Nie wiesz o ludziach, którzy żyją w kanałach jak szczury i ślepią... Wiem, już wszystko wiem! Czas pędzi jako nagli. Koncert zaczyna się o 18. Musicie przyjść! Zgubisz nas. To ja mijam te dzieci, matki i starców. To ja chodzę tymi ulicami. Zaraz tu będą. To ja sprzedaję ostatnie porządne rzeczy z naszego domu. Nasze pamiątki rodzinne. Estera, zastanów się. Dbam o to, żebyśmy miały do garnka co włożyć. Przyjdą mi po nas, a ja jeszcze nie gotowa, a nie przebrana. Kto niesie mój fortepian? Tylko proszę, ostrożnie! Ale ci wszyscy ludzie... Zrozum! Nie przetrwamy martwiąc się o innych zamiast o nas same. Co chcesz teraz zrobić? Słyszę ich kroki. Kurtyna w górę! Zaczynajmy! Czy wy o tym wiedzieliście? Aleksander Ładoś. Abraham Silberschein. Konstanty Rokicki. Chaim Ace. Stefan Ryniewicz. Juliusz Köl. Paszport dla Guty był pierwszy. To było z miłości. Guta przeżyła. To było dobre zdjęcie. Nadawało się do paszportu. To był naprawdę dobry fotograf. Potem jeszcze ta długa droga, żeby tylko nie zginęło wśród wielu podobnych i żeby tylko wróciło na czas. Zanim przewrócą Szlomo. Zanim zabiorą adwokata z naprzeciwka. Zanim panią w śmiesznym kapeluszu zawloką na Umschlagplatz. Zanim zamkną drzwi wagonu i zanim ten wagon odjedzie. Jedno zdjęcie. Jeden paszport. Jedno życie.
Czy nigdy nie miałeś wątpliwości? Dlaczego? Będzie skandal. Jesteśmy dyplomatami, musimy to robić. Nadal brakuje nam pieniędzy. Ice zbiera, Sikorski też obiecał, ale to wciąż za mało. Dostaliśmy wiadomość, że nie wszystkie paszporty zostały odebrane. Niektórzy nie zdążyli. Podobno codziennie ich wywożą. Nie mamy wyboru, jeśli chcemy ich uratować. Nasza działalność staje się coraz droższa. Ponadto Hygli żąda coraz więcej pieniędzy za blankiety. Najważniejsze, że mamy zgodę Londynu. Ministerstwo przecież pisało, że aprobuje nasze działania. Panie ambasadorze, jest pismo pana Silbersteina. Pan na to czekał, zdaje się. Chyba mamy rozwiązanie naszych problemów. Na podstawie zupełnie wiarygodnych informacji zaledwie 10% ludności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa zostało przy życiu. Wobec tego za pierwszy obowiązek uważam zorganizować ratunek dla pozostałych, w szczególności jednostek wybitnych oraz młodzieży. Skąd takie szczegółowe dane? Nie chcemy przecież, żeby zarzucono nam przesadę. Te dane są prawdziwe. Nasz wywiad je potwierdził. Akcja polega na uzyskiwaniu od przyjaznych nam konsulów południowoamerykańskich paszportów, w szczególności Paragwaju i Hondurasu. Dokumenty te pozostają u nas, a fotokopie wysyła się do kraju. Ratuje to ludzi od zguby, bo jako cudzoziemcy umieszczani są w niezłych warunkach w specjalnych obozach, gdzie mogą pozostać do końca wojny i gdzie możemy mieć z nimi kontakt listowy. I to ma uspokoić Amerykanów? Słuchaj dalej. Konsulom składamy pisemne zobowiązanie, że paszport służy jedynie do ratowania życia i nie będzie inaczej wykorzystany. No dobrze, powiedzmy, że o to nam chodziło. To przynajmniej klaruje, że Niemcy nie będą w stanie skorzystać z tych dokumentów w swoich celach. Silberschein pisze jeszcze, że w tych warunkach należy poprzeć powyższe działania w Departamencie Stanu. Teraz należy to tylko podpisać. Mam paszport. Spokój się. Zobacz. Pokaż. Ale wujek, ciocia, Sara. Przecież oni wszyscy już nie żyją. No tak. Też o tym myślałam. No ale może da się kogoś wymienić, kogoś wpisać. Steinerowie przychodzą dzisiaj na szabat. Ich córka Rachela, ona jest całkiem podobna do Sary. No rzeczywiście. Zetnie trochę włosy. Mam coś jeszcze. Zobacz. Z prawdziwej mąki. Skąd ty to masz? Nie pytaj. Teraz już będzie tylko lepiej. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam Asher kidashanu Bemitzvota vetzivanu Lechadrik nershel Shabbat. Malachi Shalom, Malachi.
Name. Guter Eisenzweig. Geboren? 22 stycznia 1917. Wo? Warszawa. Siadaj. Skąd to masz? To moje. Skąd to masz? To moje, jestem obywatelem. Kłamiesz! Also, du kommst aus Paraguay. Was machst du denn hier? Ich bin hier geboren. Tu się urodziłam. Z kim mieszkasz? Z rodziną. Również obywatele Paragwaju? W warszawskim getcie dla Żydów. Interesant. A gdzie leży ten Paragwaj? W Ameryce. Rozumiem. Rozumiem. Nie zapyta pan w której? Wy, Żydzi, ośmielacie się nazywać narodem. Co to za naród? Rozpleniliście się po świecie jak robactwo. Żyjecie w norach jak szczury, w barłogach jak wszy. Wysysacie krew jak pijawki. Zbieracie się jak brud za paznokciami. Oto czym jesteście, a brud się likwiduje. Przecież ja wiem, co to jest. To jest gefälscht. To jest sfałszowane. Ale... Nagór. Niech będzie... obywatelką Paragwaju. Jesteś wolna. Zabrali ją. Kogo? Hannę zabrali. Zabrali dzisiaj z szopu. Nic nie mogłem zrobić. Ojca też zabrali. Teraz codziennie wywożą. Gromadzą ludzi na Umszlak placu.
On nie miał szczęścia. Wmawiają nam, że jedziemy do pracy. Ja im nie wierzę. Może jeszcze wrócić. Musi wrócić. Przecież dostałyśmy paszporty. Stamtąd nikt nie wraca. Ale ty możesz się uratować. Elia załatwi nam paszporty do Paragwaju i może będziemy mogli na nich wyjechać, a przynajmniej uniknąć umszek placu. Profesor Shor z jego rodziną tak się uratowali i Nathan Eck też tak wyjechał. Rabin Spinczowa też jest bezpieczny. Rozumiesz, rabin. Kiedy po niego przyszli, rabin okazał im dokumenty mówiące o tym, że są obywatelami Paragwaju. Niemieckie kreskomando nie wiedziało, co z nimi zrobić i na razie dali im spokój. Posłuchaj. Pojedziesz zamiast ojca. Musisz tylko przynieść zdjęcia. To był naprawdę dobry paszport. Przynajmniej dla niektórych. Nic nie można mu było zarzucić. Nawet zdjęcie było dobre. Takie jak dawniej. Nie widać było na nim ani strachu, ani głodu. Paszport dawał nadzieję. Na życie z dala od barłogu. Na życie z dala od umszlak placu. I na życie z dala od wagonów. Na życie. Ale czy to wystarczy? On pojechał z dzieckiem. Z małym dzieckiem. Przecież on nie miał dzieci. Dopisali. Te paszporty tak wystawiają. Czy oni przeżyli? Tak. Schowałam się w piecu. To był duży piec. To było wtedy, kiedy likwidowali obóz Witel? Dlaczego ich nie wymienili? Przecież niektórych wymieniano. Tak, ale tych, którzy pojechali do Bergen-Belsen. Co stało się z pozostałymi? Rozpleniliście się po świecie jak robactwo. Żyjecie po norach jak szczury, w barłogach jak wszy. Wysysacie krew jak pijawki. Zbieracie się jak brud za paznokciami. A brud się likwiduje. Ty, zbieraj to. Pomóż jej. Nie jedziecie do raju. Nie jedziecie do państwa, które nazywa się Paragwaj. To ja mam prawo decydować o waszym życiu i śmierci. Ene, mene, mech, und, du, bis, weh. I ty, i ty, i ty. Paszport Guty wystawiono w 1941.
Wystawiali je przedstawiciele polskiej ambasady w Szwajcarii. Blankiety kupowali od konsula honorowego Paragwaju. Pieniądze pochodziły ze zbiórek żydowskich. Rząd polski w Londynie również nieoficjalnie przekazywał pieniądze. Dzięki paszportom można było lepiej żyć w getcie. Potem ich wywieźli. Wyjechali do obozów w Witeln i Bergen-Belsen. Myśleli, że przeżyją. Nie wszystkim się udało. Niemcy zdecydowali o likwidacji Żydów z paszportami. 10 osób, w tym Guta i jej matka, schowały się w piecu. Spośród 10 tysięcy posiadaczy paszportów przeżyło 3 tysiące. Cała akcja została zapomniana. Nawet potomkowie uratowanych nie mieli o tym pojęcia. A czy wy o tym wiedzieliście?